Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Sezonia MC, ja przed wami coś, czego się nie spodziewałem, coś, czego się kompletnie nie spodziewałem, mimo że zostawiłem komentarz pod tym filmem, ale to nieważne. Skyman for fun, użytkownik bądź użytkowniczka, chociaż mam pewne podejrzenia, że tak użytkowniczka, nagrał na mnie, ktoś nagrała, nie mam pojęcia, jak się wypowiadać na ten temat, ale został nagrany film na mnie, na reakcję na mój kanał i zostałem clickbaitem bijatyrki, jak to zostało nazwane. Widziałem dosłownie do pewnego momentu widziałem tylko ten film, bardzo wczesnego, i jestem mega ciekawy, jak to przebiegnie. Jest to historyczna i bardzo ciekawa sytuacja dla mnie, ponieważ pierwszy raz ktoś nagrał reakcję na mój kanał. Pierwszy raz takie coś się stało, także ja jestem naprawdę w szoku i to jest piąty odcinek oceniania kanału przez niego i to ponoć są najlepsze kanały, jakie są, no tak mówi właśnie tytuł, najlepsze kanały. Ten film jest pobrany, ponieważ mam tutaj problemy z internetem, także wybaczcie mi, okej? Okay. Dobra, ja pozwolę sobie przywinąć do mnie, jeżeli nikt nie będzie miał nic przeciwko, tak, to jestem ja, okej? Okay, dobra, zaczniemy odtąd, także lecimy. A teraz czas na clickbait odcinka, czyli MSDJ Films, kanał z 24... MCDJ Films? Ma subskrypcjami bardzo mało, pomimo tego, że gościu jednak próbuje to robić wszystko w miarę profesjonalnie. Mikrofon z naklejką Razer. Okej, look. Nie chodziło o to, że mam mieć mikrofon z Razera, tylko po prostu chciałem gdzieś jakieś naklejkę i postanowiłem nakleić tutaj. Tyle. O Jesus! Po kablu zielonym poznaję, że jest to Novox NC1 Game, więc w miarę... Dokładnie tak. Dobre audio będzie. Update kolejny na kanale. Chociaż troszeczkę w porównaniu do muzyki jest mikrofon niestety za cicho. Prawda? Myślałem, że jest idealnie, ale okej, okay, w porządku. To jest powód, dla się to naprawić? Było. Jestem strasznie zestresowany pracą. Mam teraz dwa kursy. Czemu update? Czemu ze wszystkich filmów pierwszy poszedł update? Bardziej, właśnie, bo ja słyszę, że on troszkę sepleni. Nie seplenie, tylko mam problem z mówieniem... Może jednak seplenie. Nie seplenie, tylko mam problem z mówieniem tej, co jest na ekranie. To jest jedyny problem właśnie mój. Tylko ma troszkę wady mowy, więc tym bardziej przydałoby się głośniej to mikro dać, żeby lepiej usłyszeć. Ale z drugiej strony też trochę różnie mówi, jeżeli chodzi o głośność. Raz mówi cicho, raz głośno, więc... Tak jest, to jest... Dokładnie tak jest. I to jest właśnie bardzo złe w moich filmach, bo przecież mówię się, okej, tu idzie pan to, nagle jest coś takiego i jest przestęp, którego się nie da naprawić. To jest problem mój. Plus ja, jeśli chodzi o audio, jeśli chodzi o mikrofony właśnie i tego typu rzeczy, nie jest dobrze, niestety, kompletnie. Wiem, że powinienem mieć zewnętrzną kartę dźwiękową, żeby to wszystko lepiej działało, jednak jest to dla mnie problem nie lata, żeby to zawsze ogarnąć, żeby te przestępy nie były. Więc to jest naprawdę odpowiedź, czemu tak jest. Domyślam się, że o to chodzi. Jak na samego update'a jest spoko. Jedyna rzecz tutaj to znowu jest film wyrenderowany w 1440p, ale prawdopodobnie w takiej rozdzielczości nie nagrany, bo jak mamy gdzieś tu przybliżenie na jego twarz, to zdecydowanie nie widać, żeby to było 1440p. To prawda, ale jest filmik mówiący właśnie o tym, dlaczego tak jest. AVC1 vs VP0 na nie jest na moim kanale, dlatego właśnie tak jest, bo jakbym rzucił w Full HD, jakość byłaby gorsza, zaufaj mi, byłaby gorsza, więc tak jest po prostu, wybacz, no przepraszam, nie mam możliwości inaczej rzucać film, nie mam komputera zbyt mocnego, nie mam monitora 4K i tak dalej, także... Każdy orze jak może, no, chcę wam powiedzieć. Ale tak, jak się boisz, żeby nie było przesteru, żeby nie było ewentualnie za cicho, to... O tym mówiłem! To użyj sobie kompresora, normalnie są do tego poradniki. Ustaw sobie kompresora najlepiej w Equalizer APO, to się nazywa, bo może to przypisać do każdego mikrofonu w Windowsie. Włączmy sobie gameplaye. Ja to przed wami kolejny odcinek z Gry Serious Sam 4. Chwila, który to był odcinek? W Equalizer ja to APO, wiedzieć. To się nazywa, bo może to przypisać do każdego mikrofonu w Windowsie. Włączmy sobie... 12.
w Karka All Shit. Dzień wszystkim po to serdecznie. Gameplayem. Ja to przed wami kolejny odcinek z gry Serious Sam 4. On tutaj dał głośniej mikro, teraz bardziej go słychać, rzeczywiście. Poziom 12, panie i panowie, w Carcassonne. Ja już słyszę, że jest lekki przestęp, niestety dlatego, że troszkę głośniej mówił, więc domyślam się, że o to chodzi. Ale mówię, właśnie dlatego trzeba ogarnąć sobie kompresor. Wtedy się ustawi mikrofon cicho, żeby nie było przesteru z Windowsa. I wtedy podgłaśnione są te cichsze dźwięki. I nawet jak się wydrzesz, jak dobrze o to wszystko ustawisz, to nie będziesz mieć przesteru. Zostajemy sami w Carcassonne. Godzina, 10 minut. 32 sekundy intra, to już jest trochę średnio. Przeważnie jak się nie dzieje zbyt dużo rzeczy w pierwszych kilku sekundach, to już ludzie wychodzą niestety. To możemy zejść, to jest ciekawe, musimy iść. Co sobie musimy iść? Musimy iść tam, musimy znaleźć wejście. Fajnie opowiada, ale troszeczkę więcej energii, tak entuzjazmu trochę bardziej. Co do reszty rzeczy, to ja lubię, jak kamerka youtuberów jest przynajmniej troszeczkę większa, bo to jest taka mikroskopijna, na telefonach nawet ledwo by była twoja twarz widoczna. Dokładnie tak. No teraz jak weszła muzyka z gry, to jednak przydałoby się jednak trochę wyciszyć tą muzykę z gry, bo jednak już trochę przegłusza mikrofon. Tak właśnie This is hard. Trzeba by było wycinać specyficzne miejsca w filmie i je przyciszać, które pogłaśniać. Nie mam czasu na to często, dlatego to jest właśnie problem, że nie mam często na to czasu i wiesz, mam szkołę w weekend, pracę w tygodniu i tak staram się te filmy wcisnąć. Teraz filmu nie było strasznie długo, bo ja się przeprowadzałem i jeszcze mam problemy z internetem, będę miał ten internet limitowany. Jest ciężko. Life is hard, okej? Okay. Life is hard! No, poza tym jedna i najważniejsza rzecz. Praktycznie nikt w dzisiejszych czasach nie ogląda godzinnych filmów. Okej, dobrze, rozumiem, spoko. Nikt nie ogląda godzinnych filmów, ale... Serious Sam to jest taka gra, w którą... Jakbyś obejrzał cały odcinek, to byś wiedział mniej więcej o co chodzi. Tak jest moje zdanie. Byś wiedział o co chodzi. Że to jest cały jeden poziom. Ja bym to ciął na części, nie wiem, 30-10 minut, to by z tego wyszła strasznie długa seria. Ja wiem, żeby się filmy szybciej renderowały, szybciej mógłbym rzucać i tak dalej, jednak lubię rzucać cały poziom, tak to robił, nie wiem, Gimpel kiedyś. Nagrywał się Serious Sama trójkę bodajże. Tak, trójkę na pewno. Tak to było właśnie robione. Plus Serious Sam to jest bardzo specjalna gra dla mnie. Bardzo bliska mojemu sercu, dlatego zawsze lubię wczuć się w to wszystko, a nie przerywać w połowie, czy na przykład, nie wiem, żegnać się potem, widać się w połowie poziomu i dogrywać go tak jakby naraz. Ja właśnie lubię zanurzyć się w całości w jeden poziom i doświadczyć go w 100%. Tak to ja właśnie do takich gier podchodzę. Minecraft Dungeons też była taką grą, gdzie lubiłem się w jeden poziom po prostu zanurzyć. Dlatego tak to wygląda. Oczywiście nie biorę tego jako hejtu, nie biorę tego jako czegokolwiek innego. Biorę to oczywiście jako krytykę, jako rzeczy, które można naprawić 100%, jak najbardziej. Dlatego dziękuję Ci za ten film. Wiem, że się jeszcze nie skończył, ale dziękuję Ci już teraz za ten film, że mogłem go obejrzeć, nauczyć się i faktycznie zobaczyć rzeczy, które są złe i je ewentualnie naprawić. Okej, kontynuujmy. W dzisiejszych czasach, jeżeli film ma nawet 20 minut, to jest za długo. Ludzie nie mają tyle czasu, żeby oglądać aż tak długie gameplaye, niestety. Dzieci mają. Ludzie lubią sobie przejść z jednego filmu na drugi. Bardzo często, jeżeli ludzie widzą, że film jest aż taki długi, to po prostu w niego nie klikają. Takie długie gameplaye, jak ludzie mówią, longie nagrywane, czyli po prostu... Long playe? Bez żadnych cięć. Są najczęściej robione po prostu dla frajdy, więc jeżeli lubisz to robić, to spoko. I do. Ale jeżeli chcesz mieć trochę lepszą widownię, w sensie trochę większą i trochę częściej oglądającą twoje filmy, to spróbuj od czasu do czasu wprowadzić może takie jakieś funny moments albo jakieś skrócone gameplay, na przykład do 10, maksymalnie 20 filmów. Ja to nazywam takim trochę funny gameplayem, czyli gameplay, czyli po prostu cały nagrany godzinny gameplay, ale skrócony do filmu, który mógłby praktycznie być długości funny moments. Nie musisz teraz nawet zmieniać tego Serious Sama 4 w formie właśnie tego funny gameplaya, jak już wcześniejsze odcinki były longiem nagrywane. Ewentualnie właśnie weź sobie nową grę, nagraj sobie gameplay, zmontuj go mocno, ale zostawiając takie fajne fragmenty,
Jeżeli są jakieś tam właśnie sceny związane ze scenariuszem, to jednak zostaw te najważniejsze sceny, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. Ewentualnie po prostu dopowiedz, o co chodzi. Lekka muzyczka w tle i praktycznie mamy gotowy, krótki film. Możesz spróbować to raz zrobić w ten sposób na jednym odcinku, prawdopodobnie innym niż Serious Sam w jakiejś może nowej serii gier i może w ten sposób sprawdzić, czy ten format przypasuje widzom, czy będzie więcej wyświetleń, albo czy tobie się podoba nagrywać w ten sposób, no bo jakby nie patrzeć, skracanie filmu trochę trwa. Odcinek ten już dobiegł końca, jeżeli wam się ten odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym filmie i do zobaczenia w następnych produkcjach! Wow, okej, okay. Także dostałem po dupie, dostałem po dupie, ale tak jak mówię, jeśli chodzi o, w ogóle sobie zamiast słuchawki, bo już nie potrzebuję, jeżeli oczywiście jest echo w tym pokoju, tym w sumie domu, bo to jest, ten pokój to jest tylko tyle, nic więcej jest kuchnia, tam jest łazienka i to w sumie tyle, dlatego jeżeli będziesz oglądał Skyme ten film, to dziękuję Ci oczywiście za niego, dziękuję Ci za ocenienie kanału, dziękuję Ci za porady wszystkie, ale też musisz zrozumieć moją sytuację, ponieważ tak jak mówiłem w update, mam pracę, mam szkołę w weekend i też rzucam filmy w 1440p, ponieważ nie mam jak, dosłownie nie mam jak nagrać większej rozdzielczości filmu i to jest złe. Plus mi się wydaje, że ten film będzie lepszej jakości niż update, ponieważ nagrywam go trochę inaczej pomyślałem, dlatego myślę, że będzie lepiej. O czym tam jeszcze mówiłeś? Wiem, przestaję, wiem, jest to wielka bolączka, jeśli chodzi o mnie, ale z tym kompresorem na pewno sobie coś pomyślę, jeżeli mi doradzasz, bo widziałem na filmie z ASDF Movie, że faktycznie jeśli chodzi o voice acting i głos, to masz w tym rozeznanie, dlatego ja najbardziej o tym pomyślę. Będziesz chciał skontaktować się ze mną, pogadać może na jakoś na private, o jakichś rzeczach, to nie ma problemu, proszę bardzo. Byłoby mi bardzo miło. I no cóż, jeszcze raz dziękuję. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że polepszę się z tym wszystkim. Także cóż, ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli ktoś przyszedł tutaj od Skyme'a, to witam. Jeżeli nie, to trudno. Ale dziękuję jeszcze raz za to, jest mi niesamowicie miło, nieważne czy ta krytyka, czy ten, ta reakcja była dobra, czy była zła. Mimo wszystko jest mi bardzo miło i na pewno ten filmik zapadnie mi w pamięci i to ostro. A na razie cóż, trzymajcie się, na razie, cześć, pa i zapraszam was na kolejne filmy, trzymajcie się, pa pa.